Okazało się, że na podstawie 47 niezależnych badań na całym świecie nie znaleziono, nie wskazano ani jednego przypadku, gdzie podatek od cukru przyczyniłby się do poprawy stanu zdrowia czy obniżenia otyłości. Nigdzie na świecie. Wnioski z raportu wystarczyły Nowozelandczykom do porzucenia szalonego pomysłu. Jak to powiedziała urocza pani premier Jacinda Arden, pokażcie mi teraz odważnego, co wyjdzie i powie ludziom prawdę. Chcemy dodatkowo opodatkować wasze zakupy. Tak, to jest podatek od zakupu. Pani Arden ma rację. Wszędzie i zawsze cel tego ćwiczenia jest jeden. Ten sam od 1776 roku. Zdesperowany rząd zwiększa podatki, żeby tak naprawdę ukryć swoją fiskalną niefrasobliwość.